A państwo blokują miasto, tak? Godzina szczytu. Nie, dlaczego państwo blokują miasto? Nie są godziny szczytu i jest to zabezpieczony przejazd przez ulicę. Zabezpieczony przejazd przez ulicę, tak? I to są pojazdy, które się ulicą powinny poruszać, tak? No nic pani nie ma do powiedzenia, tak? Na ten temat. Proszę pana, ja jestem w pracy. Czy jakby bilet maraton też by ci przeszkadzało? Absolutnie. Jeżeli w godzinach szczytu oni by przebiegali przez centrum miasta. Zgadnij, dlaczego maraton odbywał się w weekend, a nie w dzień pracujący. Kiedy ludzie wracają z pracy o tej porze. O tej porze wracają? Tak, absolutnie. 22. Godzina wracają z pracy. Wyszedłem o 21. Właśnie doszedłem na piechotę. To jest godzina szczytu. To czemu autobusy jeżdżą rzadziej o 21? A dlatego właśnie jeżdżą, ponieważ ludzie nie z nich korzystają. Nie wiem, czy widziałeś autobusy. Zobacz, spojrzyj na tramwaje, które stoją w ogonku i w każdym z nich jest pełno ludzi, dlatego właśnie, że blokujecie miasto, że ludzie nie mogą się przebić przez to miasto. Tego. Ale to dlaczego? Nie mam nic wspólnego. Ale to dlaczego jesteś adwokatem tych bałwanów? Bo przeszkadzają mi ludzie, którzy chcą, żeby miasto było martwe i żeby nie było nie ma ruchu. Funkcjonariusza na służbie jest karalny w tym kraju, więc proponuję uważać na słowa, bo poproszę radiowóz. A pani jest funkcjonariuszem? Tak. Funkcjonariuszem czego? Funkcjonariuszem ratownik. Jest od niedawna funkcjonariuszem państwowym i jako taki ma ochronę w trakcie wykonywania swoich działań. Bardzo ciekawe, pani. A pan, przepraszam, jakiś sport uprawia w ogóle? Tak. Ja się widzę. Nagrywanie tu. Ale miasto to jest supermarket, bank i praca, prawda? Nic więcej. Pod komputerem posiedzieć, komórki. Ja na pewno ciasa. Zero w ogóle zrozumienia tego, że inni ludzie mogą lubić co innego, chcieć co innego i że miasto jest też dla nich. Bo dla tych ludzi. Ja nie blokuję tego miasta. Ja mogę wyjść i zablokować tę imprezę. Nie ma z tym żadnego problemu, tak? Tylko pytanie, czy to jest w tym momencie zachowanie, którego wy oczekujecie, tak? Celowo wchodzi na tarczę, żeby zablokować przejazd. Nie, dlatego, żeby pokazać mój argument, bo rozmawiamy o tym, że nie wszyscy to miasto blokują. Więc ja nie staram się blokować, wy się staracie zablokować. Pytanie dlaczego? No strasznie jestem nieszczęśliwy. Strasznie w ogóle nieszczęśliwy. O 21 wyszedłem z roboty. Myślisz, że godzina jechania z pracy do domu to jest taki luzik? No Boże, może rzucić w ogóle i zacząć jeździć na rolkę. Mam bardzo otwarty umysł, tylko nie dla ludzi, którzy po prostu nie myślą. Sami są tylko i wyłącznie na siebie.